Czego uczy mnie Biblia? Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset? Któż będzie potępiał? Ponieważ Bóg jest za nami i usprawiedliwia nas, nikt nie może nas potępić. Chrystus wstawia się za nami i Chrystus jest po prawicy Bożej. Zresztą potwierdza nam to werset 34 z 8 rozdziału w drugiej połowie. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. W połowie wersetu 34 pojawia się przed nami nowa myśl. Teraz chodzi o nasze życiowe problemy. Dlatego też Pan Jezus Chrystus jest nam przedstawiony jako ten, który po pierwsze zmarł, oznacza to, że znosił on wszystkie ziemskie trudy łącznie ze śmiercią, został wskrzeszony z martwych, tym samym zwycięsko zakończył on jako człowiek tę trudną wędrówkę. Znowu, on jest po prawicy Boga, obecnie znajduje się on w miejscu, gdzie odbiera boską cześć i moc i jest z dala od ludzkich potrzeb i słabości. On wstawia się za nami, na tym polega jego służba arcykapłańska opisana nam szczegółowo w liście do Hebrajczyków. On stara się, abyśmy nie rozpaczali w trudnych chwilach życia. Miłość Chrystusa jest kolejną rzeczą, która jest wyeksponowana w tym rozdziale listu do Rzymian, bo mamy w 35 wersecie 8 rozdziału listu do Rzymian: Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Przed nami pojawia się nieustająca miłość Pana Jezusa. Możemy być pewni, że we wszystkich okolicznościach Jezus Chrystus w niebie nas miłuje. Ucisk pojawia się w rodzinie, w pracy, w lokalnym zgromadzeniu. W takich trudnych sytuacjach Pan nam pomaga. Także strach. Często mamy słuszne obawy w tym złym, wrogim nam świecie. Czasami pojawi się jednak zupełnie nieuzasadniony strach. Może być on oznaką braku zaufania. Nasz lęk Chrystus usuwa, obdarzając nas swoim pokojem. Prześladowania. Żyjemy w świecie, który jest wrogi Chrystusowi i Jego wyznawcom. Doświadczamy Jego sprzeciwu w różnym stopniu. W takich sytuacjach Pan Jezus Chrystus potrafi nas zrozumieć, gdyż On też był znienawidzony, jak czytamy w Ewangelii Jana 15, rozdział 18, werset. Głód i nagość, niebezpieczeństwo i miecz to zdarzenia zagrażające życiu, które mogą dosięgnąć także człowieka zbawionego. Nasz Pan Jezus Chrystus w znacznym stopniu doświadczył takich sytuacji. Do zgromadzenia w Smyrnie Pan Jezus woła: bądź wierny aż do śmierci. Objawienie, 2 rozdział, 10 werset. We wszystkich tych trudnościach jesteśmy złączeni z Panem Jezusem Chrystusem w niebie. On nas miłuje i używa siebie dla nas. Jego pomoc z nieba jest silnym pocieszeniem dla nas w każdej sytuacji. Dlatego jesteśmy zwycięzcami. I dlatego też warto sobie wziąć do serca obraz owiec ofiarnych przedstawionych w liście do Rzymian, 8 rozdział, 36 werset. Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Apostoł Paweł używa teraz obrazu, aby zilustrować powyższe sytuacje życiowe. Owce przed ubojem umieszcza się w zamkniętym kojcu. Każdego dnia
czasach, kiedy Paweł apostoł to pisał, każdego dnia przychodził rzeźnik, by zabrać kilka z nich. Żadna owca nie wiedziała, kiedy zostanie zabita. Wierzący mogą więc znaleźć się w sytuacji, w której grozi im śmierć i nie wiedzą, jak długo będą żyć. Sam apostoł Paweł doświadczył tego wiele razy. Pan Jezus nas umiłował. Który nas umiłował? Tak mówi werset z rozdziału 8. Który nas umiłował? List do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Stwierdzenie o rzeźnej owcy jest cytowane z psalmu 44, wersetu 23. Dalej czytamy. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie, przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Jest to reakcja wiernych Starego Testamentu na fakt, że zostali policzeni jak owce na rzeź. Będąc w niebezpieczeństwie śmierci, byli zwycięzcami. Mimo niepewności i wątpliwości trzymali się mocno swojego Boga. Wierzyli w ratunek Boży, ale nie znali podstaw zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu. My, wierzący z Nowego Testamentu, w takiej sytuacji całkowicie zwyciężamy. Jest to możliwe tylko przez Pana Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Możemy spojrzeć wstecz na Jego w pełni ratujące nasz dzieło i widzieć w Nim Jego wspaniałą miłość, miłość Bożą. To spojrzenie na krzyż Golgoty czyni nas zdolnymi, aby w trudnych sytuacjach być kimś więcej niż zwycięzcami. Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa możemy spocząć w miłości naszego Zbawiciela. Piotr jest tego imponującym przykładem. Gdy przebywał w więzieniu, oczekując na egzekucję, spał. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 6 werset. Także warto zwrócić uwagę na tak zwany wielki finał opisany w tym 8 rozdziale listu do Rzymian. Jest on opisany w 38 i 39 wersecie. Rzymian 8, 38 do 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jestem tego pewien. Apostoł Paweł używa teraz języka obrazowego, poetyckiego. Śmierć i życie to zagrożenia egzystencjalne. Aniołowie, księstwa, moce to zagrożenia ze strony niewidzialnego świata duchowego, świata aniołów. Teraźniejszość i przyszłość to ogólne, codzienne trudy i okoliczności. Wysokość i głębokość przedstawiają nam naszego stan naszego umysłu. Inne stworzenie oznacza wszystko inne w dziele stworzenia. To obszerne wyliczenie różnorodnych zagrożeń prowadzi nas do stwierdzenia, że nic i nikt nie może nas oddzielić od miłości Boga. Boska miłość została objawiona na Golgocie, Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego możemy chylić czoła w zachwycie przed tym wspaniałym Bogiem, który nie oszczędził własnego Syna. I jest teraz z nami. Podziwiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który kiedyś dokonał na krzyżu chwalebnego dzieła odkupienia, a teraz opiekuje się nami z nieba. Trzymajmy się mocno tej prawdy,
że Jego aktywność dla nas wynika z miłości, kiedy patrzymy na krzyż. Wykrzykujemy ze zdumieniem: Syn Boży, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie, bo tak uczy nas list do Galacjan, 2:20. Dlatego podsumowując, na początku listu do Rzymian, 8, jesteśmy w Chrystusie przed Bogiem. Na końcu tego rozdziału Bóg jest dla nas w Chrystusie. Kolejnym punktem są Boże drogi z Izraelem. One są omówione w tym liście od 9 do 11 rozdziału.